Cześć, witam was Pios, a to jest opening w Hearthstone. Mamy do otwarcia 74 pakiety, w tym 58 pakietów z nowego dodatku. Jak nazywa się ten dodatek? Weźcie mi pomóżcie, bo nawet nie wiem w sumie. Coś tam zimnego tronu. Jest ze mną Dawid, jest ze mną Robots, jest ze mną Mrepek, który niestety się wyciszył, bo ma raka krtani, więc nie może z nami rozmawiać. Także będziemy kupować pakiety najpierw, bo to wiadomo, że tylko plebs kupuje za gotówkę. Nie wiem, czy ktoś się ze mną zgodzi, czy nie. Weź jakoś z shiftem przytrzymaj, jakoś to tam było. Czekaj. Tak, musisz kliknąć na ten jeden pakiet tam, Tomasz. No albo kliknij. No, kliknij na to jeden pakiet. Jeden pakiet. Aha. Jeden pakiet. Aaaa, nie mogę... Patrz, nie może przekroczyć 50, jakby wiedzieli, że no tyle. To idealnie. O shit. Kup. Dobrze. Ja tutaj mam kartkę, na której będę liczył, ile dostałem pingwinów, więc 74 pakiety do otwarcia. Najpierw zaczniemy tak spokojnie od tych zwykłych pakietków. Tu widzę, że wybuchło średnio, ale coś... W sumie nie, bo 10 pierwszych macie legendarka wypaść, to weź z tamtych znaczy. 10 pierwszych? O shit, dobra, no to lecimy. To będzie mieszane, no mieszanka. O! Fajnie wybucha, podoba mi się. Dobra, jest pierwszy pingwin. O, pingwiny. Dobra, jest jeden. Lecimy dalej. O shit! O, tak no ładnie, dobra, w drugim pakiecie. Na każdym razie przeżyję oczmane. No fajne. Niegrywalne. No, takie przyjemne. Dobrze, nie ma pingwina. Ale to będzie długi materiał. Chyba trzeba przyspieszyć. Dobra, jest drugi pingwin. Nie będę ruszał magicznie, bo co? Zrób jakąś mieszankę teraz. Mieszanka? Dobra, teraz Ungoro. Pyk, 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 pyk. Dobra. I zwykły pakiecik. O, dobrze wybuchło. Dobra. Dobra, i taka mieszaneczka będzie. Same złoty. Dobra. Takie gówna troszkę, nie? No, nie źle. Jak ci zostanie 50 pakietów, to otwórz te pozostałe. To ma sens cień już, ile ty tego dostajesz raz. Czekaj, ja patrzę tylko za pingwinkami, to mnie interesuje. Wezmę jakieś Ungoro tutaj dla ten. Tego nie widziałem. Stopione ostrze, pierwszy widzę taką rzecz. O! Tu coś jest! O! Spacja automatycznie otwiera. O, dzięki, Mrepciu. Nie wiedziałem takich rzeczy, skąd mam wiedzieć? Nie kliknął. Aha, a to takie coś! No, tak useless informacja. Czekaj, fajne. Fajne. Jeszcze jak tu otwierasz, to możesz chyba od razu pakiet sobie przeciągać przy tym, przy otwartych. W sensie? Patrz, no i najeźdź na pakiet tam jakiś z boku i... Nie da się tak jednak. Nie da się. Ty, ale ubogo, ej. Spokojnie. O, epicka. O, proszę bardzo, już. No już, sobizn. Ej, uciekł mi pakiet. Dobra. A nie ma pingwinów, ja jestem niezadowolony. Złotych nawet sporo masz. No złotych sporo będzie na przepałkę. Dawaj. Kurczę, tą spację, zapominam tej spacji. A to co za klasyczny, różnie. Klasyczny! Oj, sorry, zaraz, czekaj. A może teraz akurat legenda? Nie. Co? Nie kliknąłem w to. Ostatni pakiet. Mrep, no to Mrepek mnie oszukał. No mówię, useless informacja. Tu coś jest. Nie ma.
Czemu tak fajnie wybucha? Aha. Tak się pisze właśnie. Fajnie wybuchają. Nowy blok to po co mi takie coś? O, ice block. Po co mi takie rzeczy? Dobra. Ungoro sobie zostawimy na koniec, nie no. W sumie. Simulacrum. A takie bez nadziei. Chyba 9. Ale badziewia. Dawać. I teraz wszystkie te. Wszystkie nie. Te takie. Nie te takie? Prowokacja no kradzież życia. Fajne. No to, to ciekawe. Będziesz musiał mieć legendarkę. Aj. A co ty, co? Co ty powiedziałeś? No bo w jednej na 40 jest legendarka, więc żeby ten, żeby była pewność, że w ostatnim z tego będziesz miał legendę. Będzie no, pewność. Spóźniłeś się. Mi się te karty nie klikają w ogóle. Jeju, jak słabo. Jestem zniesmaczony. Ale spokojnie. Po co ja tyle zbierałem pieniędzy na to? Nawet nie połowa. No to fakt. Dawaj te karty. Jak nie połowa? Właśnie chyba połowa wystukała przed chwilą. Dobra, to połowa. Jeszcze nie. Masz 41 jeszcze. A, matematyks. Matematyks. No powiem wam, że dzisiaj szczęście jakieś takie średnie. Pyk, pyk. O! Fajne. Można rzucić bronią. Throw. Jak w WoWie. Ale pingwinów w ogóle nie ma coś. Jezu, masakra. O! Kto to jest? No. Co to jest za człowiek? Ej, no fajne to jest. Jeżeli w twojej talii nie ma kart o koszcie, daj... No, no! Rzeczywiście fajne. Fakt. Ona typicka jakaś. Dawaj klasyczny też. Dawaj klasyczny. W sumie Ungoro bym otworzył, bo mnie denerwują. Tutaj denerwuje mnie to. O. Teraz się ładnie wyświetla sklep. O, jest mój uparty brzuchonóg. Tych lodowych barier już dzisiaj poleciało. Dobra. Dobra, to obstawiamy, co tu teraz będzie w tych 30. Obstawiamy coś? Bo ja myślę, że... Co, czy ile? Ja mówię, że będzie ten król lisz, ten... Ten piesek? Jeszcze dwa pingwiny. O, ten piesek. Piesek będzie, no, piesek może być. Patrz, to jest fajne. Co tam Repcio mi napisał? Portrecik do maga. Ale w pakiecie? Nie, bo to jest ta legendarka. Ten... Dead Knight, on gada portret. Oh, dobra, 25. Może dali jakieś limity tych legend? I byście otworzyli po dwie, nie? Legendy. Nie, ja jedną, ja jedną. Ale Adix otworzył dwie? Kurde, spację będę wciskał. Nie, on też otworzył jedną, drugą dostał z tej, nie? Tego pierwszego w przygodzie. Dawać jakieś karty, kurde. Nie, w sumie ja nie patrzę na te karty, ale może tam jest, są jakieś dobre te kartki. No, niezłe, no. Potem sobie to wszystko przejrzysz. Dobra. Tak to by to trwało 5 godzin. No to fakt, właśnie dlatego trzeba przyspieszyć. Już i tak trwa 10. Dawaj. O,
Ładnie. Ładnie się otworzyły, ładnie. W piątym od końca będzie legend. W piątym od końca? Dobrze. Zadaj 5 twoim stronnikom, no to jest jakaś dziwna karta. Za 4 pakiety będzie legendarka. To był jeden. Za 7. Drugi. Ten bieseł coś często się pokazuje. Pingwinów nie ma. Pingwinów właśnie coś w ogóle nie ma, no. Lawina. Lawina. I czwarty. Pyk. Listu nie ma dawno. O, kłamałem. Sprawdzałem cię. It's a prank, bro. Złota coś tam. No same złote lecą, no. No. Dawaj ten pakiet. Dobra, w trzynastym będzie. Patrz, trzynasty, patrz, tak. I tak musisz, tak, pyk. I patrz, pym. Oj. O, epic. Dobra, trochę słabo. Ale można teraz zaczarować te ostatnie 12, na przykład zaczarować. Sprawdzić. Coś tu się świeciło. Ty chyba to jest nawet za siódmym, jak Mrepek mówi. Mrepek? Wygrałeś talon. No Bóg. Jakiś prorok śmierci. Bardzo. No takie chyba średnie, no dobra, niech będzie. Trudno powiedzieć, że wszyscy grają z tym Evolve'em. Ale portret rzeczywiście, no portret jest. Prawie zgadł. Jeszcze jedna będzie. Złota będzie. Złota legendarka? No. To ją się przepali za 1600. Chyba, że będzie dobra. Nie no, przepali się taką jaka będzie i kupi się zwykłą, taką samą. No to też jest... Dobra, Mrepek przewidział, że druga od końca, więc ja mu ufam, bo zgadł przed chwilą. Ja mówię, że piąta od końca. A ja czuję, że już nic nie będzie. Nie, ty nie możesz tak. Bo nie wierzyć. No jakoś jestem zawiedziony, bo wszyscy otwierali. O, pingwin, dobra, trzeci pingwin. To się liczy, no. Fajnie wybuchło. Fajnie wybuchło, mówię. Dobra, czwarta legenda. Złota. Ale fajne. Nie fajne. To jest dobre, bo ma dobrą pasywkę. Teraz następna legenda. Nie ma. No byłem blisko. Byłeś blisko, to fakt. Ale Mrepek był... Mrepek powiedział, że... Mówił drugi. Druga od końca. Dobra, trzy. Chuchajmy w monitory. Fajnie wybuchło. Ej, było coś? Nie, ale fajnie wybuchło. Dobra, tutaj Mrepek mówi, że tutaj jest. Złoto. Niestety nic nie ma. I co prawda? Ładnie, dobra, ostatnia. Ostatnia i kończymy. Hearthstone, niestety Blizzard tutaj nie popisał się w tym ostatnim pakiecie. Ale... Dobre karty. Dobre. W sumie jak wyszło Ungodo, to Pius chyba tam otwierał ze 12 pakietów i z 5 legendarek dostał. No, czy było. Tamten to Piusowi bardziej służył. Tamten bardziej pyk rzeczywiście. Ciekawe ile mogę... Oh shit, no trochę nadliczbowych kart się trafiło. Legendarka. Dobra, no to co? No to w sumie koniec. Jak podsumujemy coś takiego, co przed chwilą się wydarzyło? Kurde, słabiutko. Ale nie no, może być, prawda? Jestem bogiem zgadywania. No to o tym wiemy, że w sumie Mrepek tu wygrał.
Mrepek gwiazdą wszystkiego jest tutaj w tym momencie. No to moje podsumowanie. Wpisz jeszcze legendarna. I wejdź w ten. Oj, co ja napisałem? Wejdź w ten. Dodatek. A jak się w to wchodzi? A tu. Ja wiem już. Mroźny tron. Książę. Zgniluś. Za każdym razem stronie przeżyje otrzymane wrażenia przez wielosowego. To ci śmieszne. No to nie jest złe. Ale to jest co, że 5 pancerza dostaję i przemieniam. Ale kliknij za prawym na to. Zmieniać jeszcze pasywkę. Przemień przyjaznego. O shit! A to ciekawe, no. I ten Łotr ma właśnie fajną pasywkę. Podczas twojej tury dodaję odbicie. A co to jest odbicie cienia? Że kopiujesz ostatniego spela, którego użyłeś w poprzedniej turze. Czy stronnik, czy kartę po prostu. Aha, a to ciekawe, no rzeczywiście fajne. Ej, i to jest prawdziwa pasywka. Sama działa. No sama działa. Aha, no to zarąbisz ten. Na przykład czegoś takiego, że nie wiem, rzuciłeś powiedzmy coś tam, zniszcz stronnika i dostaniesz to, ale nie użyjesz i znowu go dostaniesz, tylko możesz mieć jedno. Aha. W sensie nie możesz mieć dwóch z tej pasywki kart. Mhm. No dobrze. Dobrze, fajnie. Fajne, miodzio, dobra, dzięki za oglądanie. Filmu nie będzie przez następny rok, więc trzymajcie się. Papa! Pożegnajmy się wszyscy. Serwusik. Serwusik, tak. Elo, melo. Cieplutko się żegnamy z wszystkim.